Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, w ostatnim czasie galopująca drożyzna, wzrost cen, inflacja ponad 18% zanotowana w ostatnich tygodniach. Także wzrost VAT-u na energię cieplną z 5 do 23%, wzrost cen węgla, wzrost cen energii elektrycznej. O tym bardzo dużo mówiliśmy i to niestety ma bardzo duże przełożenie na rachunki, na to, co płacą mieszkańcy Grudziądza. Niestety, pomimo składanych apeli, pomimo składanych petycji, tych, które zostały uchwalone przez radnych Rady Miejskiej, czy także to ta inicjatywa, którą myśmy podjęli, niestety nie ma tutaj żadnej reakcji, nie ma, myślę, takiej woli obniżenia podatku VAT. Nie ma też woli, aby inaczej sprawy się toczyły z tak zwaną opłatą CO2. Przypomnę, w zeszłym roku nasz OPEC odprowadził ponad 40 milionów złotych. Ale my robimy wszystko i także ja jako włodarz miasta, aby ulżyć naszym mieszkańcom i podjąłem właśnie w tym kierunku działania. Zobowiązałem prezesów spółek, zarówno MPGN-u, jak i OPEC-u, aby podjęli działania, które doprowadzą do obniżenia opłat za ciepło systemowe. Zobowiązałem, aby przejrzeć instalacje w każdym budynku, dom po domu, klatka po klatce, tak aby zobaczyć, czy jest szansa na właśnie ulżenie naszym mieszkańcom. I to zostało wykonane, to cały czas się toczy i mamy już pierwsze, myślę, tego efekty, o których dzisiaj można powiedzieć. Jeżeli chodzi o tak zwane podgrzanie ciepłej wody, opłatę za podgrzanie metra sześciennego, po tych różnych weryfikacjach mogę dzisiaj powiedzieć, że skorygujemy rachunki, które zostały wystawione mieszkańcom od 1 stycznia i opłata za podgrzanie jednego metra sześciennego wody nie przekroczy 60 zł za metr sześcienny. To jest dużo, znaczne obniżenie w stosunku do tego, co było, co się zadziało w pierwszych miesiącach tego roku. Jednocześnie w kolejnych miesiącach oczywiście będziemy dalej kontynuowali działania, o których mówiłem. I to jest pierwszy kierunek. I drugi kierunek, równie ważny, MPGN we współpracy z miastem przygotował projekt uchwały oddłużeniowej, tak aby ulżyć mieszkańcom, tym, którzy nie radzili sobie z płatnością za czynsze. Oczywiście jest to akcja jednorazowa, którą dawno temu była prowadzona w Grudziądzu, ale przez wiele ostatnich lat tego typu działań nie było. Ta uchwała, ten projekt uchwały już powstał, on zostanie przekazany do Komisji Mieszkaniowej, do pana przewodniczącego tej komisji. Myślę, że komisja będzie sprawnie działała, dokona ewentualnych korekt w tym projekcie uchwały i chciałbym, aby ta uchwała została przedstawiona pod obrady Rady Miejskiej Grudziądza w kwietniu. Jeżeli będzie taka wola i potrzeba, to też jestem zdeterminowany, aby zwołać sesję nadzwyczajną, nie czekając na sesję pod koniec kwietnia. To tyle takiego wstępu i konkretów. Poproszę teraz o rozwinięcie tych dwóch wątków prezesa Leszka Czapleskiego, a później pana prezesa Marka Deca. Proszę bardzo. Tak jak pan prezydent zapowiedział, skupiliśmy się tutaj w zespołach z grupy OPEC oraz MPGN-u i pracowaliśmy nad właściwie dwoma zidentyfikowanymi obszarami. Pierwszy obszar polegał na tym, abyśmy ulżyli mieszkańcom, jeżeli chodzi o bieżące opłaty. I tutaj efektem tego jest faktycznie szereg działań, które podjęliśmy wspólnie z przedsiębiorstwem OPEC, które w istocie pozwoliły nam na obniżenie tego poziomu opłat za podgrzanie wody do 60 zł maksymalnie. W Grudziądzu taka stawka będzie obowiązywała. Natomiast drugi obszar, który próbowaliśmy również tutaj zidentyfikować i pomóc mieszkańcom, to był obszar dotyczący ich zadłużeń. To jest bardzo duży bagaż dla rodzin grudziąckich i chcieliśmy ulżyć, wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom,
aby zdjąć również ten nawis zadłużeniowy tych najbiedniejszych, bo nie ma co ukrywać, to oddłużenie będzie dotyczyło najbiedniejszych grudziąckich rodzin. I powstał efekt właśnie w postaci programu restrukturyzacji zadłużenia. Może poproszę na sam początek o przedstawienie kilku takich najważniejszych rzeczy, które udało się właśnie w tym pierwszym obszarze dotyczącym opłat bieżących, opłat ciepła pana Marka Deca, a ja opowiem Państwu później w takim telegraficznym skrócie założenia programu oddłużeniowego. Proszę Państwa, może po pierwsze chciałem powiedzieć tak, że cena ciepła systemowego w Grudziądzu należy do jednych z najniższych w kraju i to mamy absolutnie już w tej chwili zdiagnozowane i wynika to przede wszystkim z tego, iż produkujemy to ciepło w kogeneracji i dużą część przychodów uzyskujemy ze sprzedaży energii elektrycznej do Schumachera. Gdyby tego nie było, ceny ciepła w Grudziądzu prawdopodobnie byłyby o 30 zł jeszcze wyższe na gigadżul niż to ma miejsce obecnie. Chcę powiedzieć, że rekordziści w Polsce mają ceny ciepła na poziomie 300 zł za gigadżul i jest ich bardzo duża grupa, to głównie ci, którzy oparli produkcję ciepła na gazie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że to jest poziom cen ciepła, przy których nasi klienci zaczynają myśleć o efektywności energetycznej i to powiem szczerze cieszy, bo my od wielu lat zachęcamy klientów do tego, żeby poważnie podchodzili do zużywanego ciepła. Mówimy tu o cieple, energii elektrycznej jest inna rzecz, natomiast muszę powiedzieć, że w ogóle w Polsce my w ogóle nie zaczęliśmy w ogóle rozmawiać na ten temat. Ja nie mówię tu o termomodernizacji, bo to jest oczywiście też poważna sprawa, poważne pieniądze potrzebne, które wiemy też są ulokowane w KPO, którego do dziś dnia też nie mamy. Mówię tutaj o takich działaniach prawie że codziennych, polegających na tym, że szanujemy energię, którą zużywamy. Po pierwsze zrobiliśmy badania przez 2 lata, wiemy w jaki sposób Grudziądzanie zużywają ciepła, wiemy jak zawyżają temperaturę chociażby w swoich mieszkaniach. Jest to średnia powyżej 24 stopni. Dobrze wiemy, żeby zrównoważyć komfort cieplny i portfel, 20 stopni w zupełności wystarczy. No to wprost przekłada się na co najmniej 30% oszczędność, jeśli chodzi o koszty ogrzewania. I tutaj muszę powiedzieć, że czasami te wyniki są zatrważające, bo wiele mieszkań na przykład preferuje temperaturę 27-28 stopni. No to proszę Państwa kosztuje. No przy wzroście średniej ceny gigajoula to po prostu boli coraz bardziej. I teraz rzecz może najistotniejsza, tak jak powiedziałem, ten temat zaczyna być wreszcie dyskutowany i omawiany ze wszystkimi klientami. Niemniej jednak zasoby MPGN-u no są specyficzne z tego powodu, że większość z nich no, wybudowana została w standardach cieplnych no, przed 66 rokiem. Ten standard cieplny to był 350 kWh na metr kwadratowy na rok. Dzisiaj on jest 6-krotnie niższy, czyli jeżeli ktoś dzisiaj się wprowadza do nowego budynku, znaczy popłaci 6 razy mniej. To jest proste. W związku z tym no, mieszkańcy MPGN-u po prostu to byli pierwsi, którzy bardzo mocno jakby zwrócili uwagę, że te koszty są wysokie. Tu oczywiście głównie dotyczy ogrzewania, ale też pośrednio również ciepłej wody użytkowej, no bo chociażby straty na cyrkulacji no jakby wiążą się też ze stanem technicznym całego budynku. I tutaj dokonaliśmy przeglądu na początek 22, powiedziałbym, no takich najbardziej wrażliwych miejsc, adresów. Wykonaliśmy, no myślę, dosyć dużą wspólną pracę, gdzie no, znaleźliśmy kilka tematów, które na pierwszy rzut możemy dokonać w sposób łatwy, właściwie bezinwestycyjny, albo o niskich kosztach. No a żeby te główne te wskaźniki zużycia ciepłej wody w tych lokalach spadły. Tu trzeba powiedzieć, że no taki przyzwoity wskaźnik zużycia ciepła na podgrzanie ciepłej wody to jest w ramach około 0,3 GJ na metr sześcienny. No, jeżeli jest jeszcze 0,5, to jest jeszcze, no, mieści się powiedzmy w jakiejś normie. Natomiast no, tu mieliśmy do czynienia również z takimi przykładami, gdzie ten wskaźnik sięgał 0,7. I tu oczywiście wchodzą kwestie regulacyjne, głównie jeśli chodzi o cyrkulację. Obniżenie temperatury na cyrkulacji to się oczywiście wiąże z jakimś zmniejszeniem może komfortu. To znaczy pod tym względem, że jeżeli mieszkaniec otworzy ciepłą wodę, kran z ciepłą wodą, to natychmiast nie uzyska 50 stopni na wylewce, tylko po 2-3 sekundach. No może troszeczkę więcej zużyje zimnej wody, ale mimo wszystko koszty jego spadną.
Oczywiście to wymaga pewnego czasu, żeby znaleźć ten punkt optymalny, czyli no właśnie pomiędzy komfortem mieszkańców a kosztami, tak żeby rzeczywiście zredukować ten średni wskaźnik zużycia ciepłej wody. Dodatkowo oczywiście wiąże się to z wymianą pewnej armatury związanej z regulacją w ogóle cyrkulacji, krótko mówiąc regulatorów termostatycznych na cyrkulacji, które albo ich nie ma, albo no już wiek tych regulatorów jest taki, że wymaga to też wymiany. Robimy to wspólnie, chcemy po krótkim czasie zobaczyć, jakie są efekty. Jesteśmy oczywiście też pewni tych efektów, że ten wskaźnik drastycznie spadnie. Natomiast no, inną rzeczą jest no, jakby edukowanie, wspólne edukowanie mieszkańców, no, żeby jednak systematycznie jednak redukować swoje oczekiwania co do wysokiej temperatury w pomieszczeniach, bo no to niestety no bardzo dużo kosztuje. Natomiast te takie działania techniczne podjęliśmy już na wielu adresach, będziemy systematycznie to robić i jesteśmy przekonani, że to wpłynie na poprawę jednostkowego zużycia ciepła na podgrzanie wody. No jeszcze jedna jest rzecz taka, że w wielu zasobach jest bardzo, no powiedziałbym, niskie zaludnienie? Zasiedlenie. Zasiedlenie. No i tutaj jakby to już jest statystyka, tak? No jeżeli mało zużywamy ciepłej wody, a cyrkulacja jednak cały czas pracuje, tak? No to statystycznie uzyskujemy wysoki jednostkowy wskaźnik. I tutaj też w wielu takich adresach właśnie ten efekt statystyczny mamy, czyli no kilka osób, które mieszkają w danym budynku, ponoszą pełne koszty związane ze stratami na cyrkulacji. I to jest też pewien efekt, którego no bez jakby pełnego zasiedlenia budynku no trudno jakby zniwelować. To chyba tyle. Panie prezesie, mam tylko pytanie dotyczące tej ceny. Tak. Z jakiej ceny zeszliście do tej 60 za metr? To znaczy z naszej strony my dokonujemy tylko i wyłącznie działań technicznych polegających na tym, żeby zredukować jednostkowe zużycie ciepła. Cena jest regulowana, zatwierdzona przez prezesa URE. Ja nie mogę dokonywać żadnej redukcji ceny. To jest zakazane prawem. Za to niestety bym był mocno ukarany. Ale tu chodzi, pytanie jest tak, bardziej do tak, prezesa. Tak, to jest do prezesa. Dobrze, prezes dobrze. Według własnych rozliczeń dokonał. Panie prezesie, ja mam pytanie, czy tych działań nie można było zrobić przed sezonem grzewczym, bo to jest w zasadzie coś, co jest oczywiste, a prezydent przed chwilą powiedział, że to na polecenie prezydenta spółki zabrały się za tego typu działania. No to trochę dziwne. To znaczy, panie prezesie, po pierwsze to jest właściwie w 100% instalacja wewnętrzna, to nie jest instalacja OPEC, to jest pierwsza odpowiedź. Druga to są zaniedbania 10-letnie. Tak, żeby trzeba było zapytać jeszcze poprzednich włodarzy tych miejsc, dlaczego czegoś nie zrobili, bo wielu rzeczy tam po prostu zostało, powiem brzydko, ale spartolone po prostu i to dzisiaj wychodzi dopiero. No bo to z tej chwili z tego wynika, że dopiero szum medialny i jakieś demonstracje na rynku spowodowały, że pewne rzeczy zostały... Tak, tutaj, tak to co powiedziałem, wysoka cena spowodowała, że ludzie zaczęli szukać tych rzeczy. Wcześniej no, jakoś nie szukali. Zapewniam Państwa, że takich rzeczy w Grudziądzu jest tysiące. Miesiąc i to nie tylko w zasobach. Że jest drogo, a nie co można zrobić, żeby było taniej. Miesiąc temu na poprzedniej konferencji mówili Państwo, dlaczego jest drogo, a teraz nagle się okazuje, że po miesiącu, że można jakieś działania podjąć. Właśnie jeżeli o to pyta, dlaczego tak późno. Jest wrażenie, że gdyby nie ten szum medialny, to nic by się nie zadziało w tej sprawie. No to co powiedziałem, jeżeli jest coś tanie, tak, jeżeli sprawa jest za darmo, nikogo to nie boli, no to nie szuka się rozwiązań. Jeżeli rzeczywiście zaczęło to, no krótko mówiąc, boleć mieszkańców, oczywiście od tego jest zarządca, od tego jest firma dostarczająca ciepło, żeby pomóc w tym, żeby te sprawy rozwiązać, no to zaczęło się szukać rozwiązań. Oczywiście zaczęliśmy od tych najprostszych, najtańszych bym powiedział i szybkich do zrobienia, natomiast spektrum działań jest, no to jest cała litania. Tylko myślę, że to jest ważne to, co powiedział pan prezes. To są zaszłości wieloletnie, naście lat. To w czasach, kiedy właśnie w MPGN-ie w niektórych zasobach instalowano centralne ogrzewanie, trochę w innych realiach, jeżeli chodzi o opłaty, nie zwracano uwagi na pewne rzeczy, które dzisiaj są bardzo, bardzo istotne. I
dlatego no, nadrobienie tego też wymaga jakiegoś czasu, oczywiście też i pewnych inwestycji, ale to będzie czynione tutaj systematycznie. Ale tu mówimy o ciepłej wodzie, a jeżeli chodzi o ogrzewanie, bo tutaj może też są jakieś potrzebne działania regulacyjne, żeby to ogrzewanie było tańsze. Znaczy tutaj głównym działaniem, tutaj to co powiedziałem na wstępie, tutaj podstawowym działaniem regulacyjnym to jest jednak obniżenie no, takiego oczekiwanego poziomu komfortu mieszkańców. Mówię, mamy badania, konkretne wyniki, w których wynika, że mieszkania w Grudziądzu, średnia temperatura mieszkania w Grudziądzu to jest ponad 24 stopnie. Sami sobie Państwo odpowiecie, czy stać nas dzisiaj na 24 stopnie w mieszkaniu, a taka temperatura jest. W związku z tym rolą też Państwa jest dotrzeć, a materiałów mamy całe mnóstwo, 20 stopni do klimatu, którą przygotowaliśmy razem z Izbą Ciepłowniczą i prezentujemy to od wielu, wielu lat. Prezentujemy to w szkołach. Dzieci oczywiście to rozumieją doskonale i wiedzą, rozumieją jakie są skutki. Dorośli nie rozumieją. No może rzeczywiście ekonomia wielu zmusi do tego, że jednak zejdą z tych 24 stopni i zadowolą się 23, 22. W niektórych krajach ustawowo jest. No ale no, nie zmusi pan nikogo w mieszkaniu. Nie będzie pan chodził przecież z jakimś ormo i nie będzie pan sprawdzał, czy ktoś ma 20 stopni w mieszkaniu. No ludzie muszą zrozumieć, że za to płacą. Bez względu na to, czy to jest zbiorowość MPG, czy spółdzielnia, no każdy suma summarum na końcu za to zapłaci. A to naprawdę, to jest co najmniej 30% płacimy za dużo. My nie musimy tych pieniędzy otrzymywać, naprawdę, poradzimy sobie. Bardzo zachęcamy klientów do jednak oszczędzania ciepła. Nie potrzeba zużywać naprawdę tyle ciepła, zarówno głównie jeśli chodzi o ogrzewanie, bym powiedział, bo to jest myślę 80% marnowanego ciepła. Myślę, że 20% to jest góra ciepłowodna użytkowa. To nie jest najistotniejszy problem. To jeszcze raz, to ja myślę, że to prezes powiem, poleciłem przeanalizowanie tego i skorygowanie opłat od 1 stycznia i liczymy na to, że wszystkie podjęte działania w całym roku, a więc mamy dopiero początek roku, spowodują, że ta opłata za podgrzanie metra sześciennego nie przekroczy w skali roku 60 zł. To, co płacą mieszkańcy, to są zaliczki, a więc mamy szansę na skorygowanie tego. Więc te działania napawają pewnym optymizmem. Chciałbym tylko dodać, że obecność pana radnego Grzegorza Miedzianowskiego z Sojuszu Obywatelski Grudziądz i mnie z Koalicji Obywatelskiej nie jest przypadkowa. My działamy w Komisji Mieszkaniowej i w Komisji Mieszkaniowej pracujemy i chcemy podejmować takie decyzje, które ulżą mieszkańcom. Ale na początku trzeba powiedzieć jasno, za gigantyczną inflację, za wszechobecną drożyznę odpowiada rząd. Samorządy nie mają ani narzędzi, ani środków do tego, aby walczyć z inflacją. To rząd pozbawił samorządy miliardów złotych. W przypadku Grudziądza w tym roku rząd pozbawił nas ponad 53 milionów złotych. To rząd ma środki na to, żeby walczyć z inflacją i wszechobecną drożyzną. To rząd ma obowiązek nawet, aby ulżyć Polakom w wypiciu, że tak powiem, tego piwa, którego sam rząd naważył. Szanowni Państwo, jednakże pan redaktor tutaj, czy panowie redaktorzy powiedzieliście, że macie wrażenie, albo można odnieść wrażenie, że to nasze dzisiejsze wystąpienie jest odpowiedzią na, nie wiem, jakieś zbiegowisko zorganizowane przez radnych PiS, czy działaczy PiS na rynku, czy też jakąś interpelację złożoną do radnych PiS. Szanowni Państwo, podczas gdy radni Prawa i Sprawiedliwości organizowali konferencje prasowe, to my z panem radnym Grzegorzem Miedzianowskim spotykaliśmy się z panem prezydentem, z panem prezesem Decem, z panem prezesem Czaplewskim i rozmawialiśmy, szukaliśmy rozwiązań, chociażby tych technicznych, chociażby tych organizacyjnych, które mogą spowodować, aby w tym trudnym czasie ulżyć mieszkańcom. Cieszę się, że dzisiaj zostały przedstawione te propozycje, które gdzieś tam wspólnie przedyskutowaliśmy już, że one trafią oficjalnie już do Komisji Mieszkaniowej, że mieszkańcy będą mogli skorzystać z uchwały oddłużeniowej i dzięki temu ponosić w pewnym sensie mniejsze koszty funkcjonowania, bo gdy zostaną oddłużeni, będą mogli skorzystać z możliwości zamiany lokalu na mniejszy. Dzisiaj to jest utrudnione, gdy posiadają zobowiązania wobec spółki. Gdy też damy tą stawkę zaporową, o której wspomniał pan prezydent, której inicjatorem był pan prezydent, też zdecydowanie ulży to portfelom Grudziądza. Dlatego apelujemy do radnych Prawa i Sprawiedliwości. Zamiast zwoływać konferencję prasową, niech wezmą się do roboty, niech pracują. Niech pracują na rzecz mieszkańców, do czego zostali wybrani. Założenia.
Z jakiej ceny schodzicie do rzewu? Tak, tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, gdzieś około 114 chyba złotych do 60, ale to dotyczy akurat ta... dotyczy ta... ta obniżka pojedynczych budynków, tutaj nie mamy takiego aż dużego, że tak powiem, udziału budynków, które faktycznie tak wysoką stawkę miały. To trzeba jasno powiedzieć. Pytanie tylko takie możemy sobie zadać, co by było, gdyby nie podwyższono tego VAT-u? Bo to jest też jakiś taki, można powiedzieć, ten element, który rozpoczął w ogóle dyskusję o bardzo wysokich cenach ciepła. My też tutaj mieliśmy takie, że tak powiem, przeświadczenie, że nie chcemy walczyć z ludźmi, tylko chcemy walczyć z problemami. Dlatego tak jak pan prezydent i pan prezes powiedzieli, że należałoby sięgnąć w historię i zobaczyć, kto wówczas montował takie rozwiązania na tych budynkach, jak to miało miejsce. Natomiast my nie chcemy tego robić, tak jak mówimy, walczymy z problemem. Ten problem myślimy, że na tą chwilę został dobrze zdiagnozowany, no i że tak powiem, wdrożenie odpowiednich tutaj działań ma obecnie miejsce. Natomiast jak przechodzę już do tego drugiego obszaru, o którym mówiliśmy, dotyczącego oddłużenia mieszkańców, tych najbardziej ubogich, tych najbardziej zadłużonych, tutaj takim naszym przeświadczeniem było to, abyśmy odblokowali możliwości, między innymi to, co wspomniał pan radny na Polski, między innymi zamiany dla tych ubogich osób, które dzisiaj nie mogą skorzystać z zamian na mniejsze lokale, bądź też wyszły poza system w ogóle gospodarki miejskiej, jeżeli chodzi o gospodarkę mieszkaniową i cały czas na nich widnieje zadłużenie i chcieliby z zasobu prywatnego wrócić do zasobu miejskiego, ale nie mogą, bo właśnie blokuje to zadłużenie. Wówczas to pewne takie, że tak powiem, też tutaj wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom tych mieszkańców i chcemy im w ten sposób pomóc. Dodatkowo proszę zwrócić uwagę, że ta inflacja, która obecnie ma miejsce, ona bardzo mocno podnosi koszty obsługi długu. Długu również tego, który jest w MPGN-ie, czyli te odsetki, które ludzie muszą płacić, one są o wiele wyższe niż w poprzednich latach. Tym samym, no, że tak powiem, znowu bez naszego udziału podnosi się dług ten cały udział, czas wzrasta. Tak, podnosi się ten udział obsługi tej strefy, że tak powiem, związanych z usługami mieszkaniowymi w budżetach gruziąckich rodzin. Jakie są założenia tej uchwały? Założenia są takie. Będziemy do 31 stycznia 2024 roku zbierać wnioski dotyczące właśnie oddłużenia. Tam będzie przygotowany specjalny formularz z odpowiednimi załącznikami. Wszystkie osoby chętne będą mogły złożyć taki wniosek. Jeszcze raz mówię, do 31 stycznia 2024 roku. Następnie będzie cała procedura oceny tych wniosków i będą proponowane rozwiązania. Rozwiązania są dwa. Pierwsze rozwiązanie jest to 30% wpłaty, 70% umorzenia plus 100% umorzenia odsetek. Czyli to, co znowu narosło przez inflację, te odsetki, jest możliwość w ogóle z tego wykasowania na 100%. Umorzenie będzie dotyczyło zarówno opłat za czynsz, jak i opłat dodatkowych, tych niezależnych od spółki. A także, tak jak wspomniałem, odsetki w całości umarzane. Drugie rozwiązanie dla osób, które nie są w stanie udźwignąć w sposób jednorazowy tej zapłaty 30%, proponujemy rozłożenie na raty, przy czym tutaj proporcja ma być 60% umorzenia, 40% w ratach i te raty proponujemy, aby były zapłacone do 31 grudnia 2024 roku. Czyli też bardzo długi czas na to, aby no, rozliczyć się z tą mniejszą częścią zadłużenia, którą należałoby wpłacić. Tu w tym przypadku również proponujemy 100% umorzenie odsetek. To są te najważniejsze założenia programu oddłużeniowego. Chciałbym tylko powiedzieć, że w historii Grudziądza taki program jeszcze nie miał miejsca. My pracowaliśmy, można tutaj rzec, w trzech zespołach. Jeden zespół dotyczył właśnie tych spraw związanych z ciepłem, tak? Drugi zespół spinał sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem. Natomiast trzeci zespół opracowywał uchwałę oddłużeniową.
Myślę, że efektem tego jest bardzo dobrze przygotowana uchwała i tutaj chciałbym podziękować, kończąc, pracownikom działu windykacji naszej spółki, a także panu Stanisławowi Weisgerber oraz panu Miłoszowi Miller za wsparcie merytoryczne, jeżeli chodzi o obsługę prawną. Tak jak wspominałem, jest to, wydaje się, historyczny dokument, ale nie jest to z kolei historyczny dla naszego miasta, ale nie jest historyczny, jeżeli chodzi o Polskę. Wiele polskich miast już takich oddłużeń dokonywało w różnych też proporcjach. My tutaj przeanalizowaliśmy sobie, że taka proporcja byłaby też bezpieczna i dla spółki, bezpieczna dla miasta, a przede wszystkim maksymalnie wychodziła naprzeciwko oczekiwaniom mieszkańców. Panie, ja tylko chciałbym, żeby pan prezes na takim przykładzie Kowalskiego powiedział. Tak. Jeżeli na przykład zadłużenie wynosi u nas z wszystkiego, całego zadłużenia 10 tysięcy złotych, dodatkowo 3 tysiące złotych odsetek, to po wpłaceniu 3 tysięcy złotych cały pozostały dług jest anulowany. Panie prezesie, czy nie obawia się pan głosów, że osoby, którym też jest ciężko, ale płacą uczciwie, starają się, nie mają zadłużenia, powiedzą, no tak, ci co nie płacą, znowu się im pomaga. Myśmy też obawiali się takich, zresztą nie tylko my, ale w innych miastach też takie głosy były. I tutaj, chyba tego nie powiedziałem na samym początku, jest sytuacja troszeczkę, która, że tak powiem, inny obraz ma, ponieważ jeżeli chodzi o zadłużenie, które w większości zostało wygenerowane i jest dzisiaj nieobsługiwane przez naszych mieszkańców, ono dotyczy lat 90., 2000, czyli tego okresu ciężkiego transformacji. To tutaj wygenerowano największy nawis zadłużeniowy. I to też właśnie tego okresu głównie dotyczy oddłużenie. Czyli nie mówimy o opłatach bieżących tych z lat 2020-2023, ponieważ tego okresu nie będzie dotyczyło to oddłużenie, a oddłużenie będzie dotyczyło opłat do końca grudnia 2019 roku. Później już, to też, no to jest niejako sukces spółki, w ostatnich dwóch latach myśmy odnotowali spadek zadłużenia. Także te bieżące lata, te ostatnie, są im plus. Natomiast widzimy, że jest poważny problem, jeżeli chodzi o naszych mieszkańców, o obsługę tego zadłużenia z tamtych lat właśnie transformacji, gdzie było bardzo duże bezrobocie, gdzie ludzie po prostu borykali się z dużymi problemami finansowymi. A jaka jest to skala, jaki jest to rząd wielkości mieszkań, które mogłyby wstępnie, zakładając z tego programu, z zapisów tej uchwały przygotowania. To wszystko będzie zależało od mieszkańców, tak? Natomiast na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o zadłużenie, które jest w spółce nieobsłużone, to jest około 35 milionów, z czego 16 milionów to jest zadłużenie bilansowe. Czyli pozabilansowo jest ta różnica. I ta różnica, jeżeli można powiedzieć tak kolokwialnie, by była oddłużona, to również nie będzie stanowiło kosztu podatkowego dla spółki, bo tutaj też obawialiśmy się i sprawdzaliśmy, czy spółka nie musiałaby tutaj płacić jakiegoś podatku, więc tutaj też jesteśmy na tyle bezpieczni, że jeżeli ten nawis właśnie z tamtych lat zostałby oddłużony, to również nie będzie takiego problemu. Mówiąc o to, ilu najemców ta uchwała mogłaby dotyczyć? Ile osób ma te zadłużenie z tego okresu? Aha, musiałbym sprawdzić. Ale wielkości jakieś nie chciałbym strzelać. Musiałbym po prostu sprawdzić. Czy 50, czy 500, czy... Możemy sprawdzić i podesłać jutro tą informację, czy dzisiaj. Czyli ta wysokość zadłużenia z tamtych lat to jest 9 milionów złotych? Nie 9. Ta różnica między 35 a... Nie. Ona jest wyższa. Ja mówię tylko o odpisach, tak? O odpisach, które dokonaliśmy, bo może być zadłużenie bilansowe i pozabilansowe. Odpisy, tak? To jest ta różnica, to by wychodziło w ogóle 19, jak tak liczę, tak? Tak, a nie 9. A 16 milionów mamy aktualnie w księgach. 16 minut to jest aktualne zadłużenie. Też mówimy teraz o szczegółach finansowych. Ja chciałem się zapytać o tę cenę wody, bo ja nie do końca rozumiem. Jaka jest średnia cena, którą najemcy PGN płacą za podgrzanie? Ilu mieszkańców skorzysta z tego, że maksymalnie będzie 60? Nie wiem, czy wszyscy? I biorąc pod uwagę, że taryfa jest
No, taryfa jest taka, jaka jest, bo OPEC mają narzuconą, zaaprobowaną przez górę. To czy oznacza, że PGN będzie za tą ciepłą wodę dopłacał? Nie, nie ma takiej możliwości, że my będziemy dopłacać ani za energię elektryczną, ani za, za podgrzanie tutaj, jeżeli chodzi o energię cieplną. Nie ma takiej możliwości. My po prostu przekładamy jeden do jednego, mamy taki obowiązek przełożyć jeden do jednego obciążenia, jeżeli chodzi właśnie o opłaty za podgrzanie wody, czy za energię elektryczną na najemców. Natomiast różnice wynikają głównie z tego, że mamy różną jakość instalacji na tych budynkach. Te budynki są z różnych okresów tak, budowane. Ponadto też różny jest, jakby to powiedzieć, różna architektura tych budynków. Zwróćmy uwagę, że jeżeli mówimy o starym budownictwie, gdzie w podwórkach macie Państwo jakieś sutereny, tak, gdzie trzeba doprowadzić jeszcze przez ziemię czy przez piwnicę, doprowadzić ten czynnik grzewczy, no to w sposób naturalny nam się wydłużają te ciągi i te uchyby na cieple są o wiele wyższe. Także tutaj są te różnice. Dodatkowo to, co wspomniał Pan Prezes Dec, ta gęstość zaludnienia, bo dla przykładu w takim wieżowcu, gdzie mamy wszystkich skumulowanych w bardzo dużej ilości, na bardzo małej powierzchni, to ten rozkład jest troszeczkę inny, a w kamienicach, jeszcze takich rozległych gdzieś tam w podwórkach, gdzie mamy na przykład po 8-12 mieszkań, no to z racji zwykłej matematyki ten rozkład jest troszeczkę inny i mniej korzystny dla tych budynków. Natomiast pan pytał jeszcze o... Jakie są widełki, bo te 60 zł maksymalnie, to tak. Kogo to dotyczy, kogo to będzie powyżej, dotyczyć? Powyżej 60 zł. Jak dobrze tutaj mnie pamięć nie myli, to będzie około 18 budynków. 18 budynków to będzie dotyczyło. Czyli to nie jest też, bo żeby to jasno powiedzieć, to nie jest problem aż taki duży, tak jak wspominaliśmy. To jest problem dotyczący jakiegoś tam promila naszych budynków. Ale jest ta średnia, średnia cena podgrzewania metra sześciennego w PGN-ie jest poniżej 60 zł. Bliskie, ale poniżej. W związku z tym tylko i wyłącznie dotyczy to kilku adresów, w którym ten wskaźnik no, jest wyższy. I to no, mamy nadzieję, że tymi działaniami technicznymi i takim pilnowaniem, reżimem uda się sprowadzić do przynajmniej do średniej. No czyli to są takie działania częstkowe na razie, a nie ogólne. Znaczy działamy na wszystkich adresach. Znaczy na pewno cała średnia, jeśli chodzi w ogóle o zasoby MGN, spadnie drastycznie. Nie, tak? Bo my działamy na wszystkich zasobach. Wszystkie zasoby są przez nas sprawdzane i są te działania naprawcze zrobione. Tylko chodzi o to, że ten maksymalny pułap na dzisiaj możemy określić 60 zł. A jest duże prawdopodobieństwo, że również na tych pozostałych budynkach, jeżeli zmniejszymy tutaj to zapotrzebowanie na ciepło, to spadnie. Tak? To też musi dobrze wybrzmieć, że nie dotyczy tylko tych najdroższych, ale dotyczy wszystkich. Tylko z racji rzeczy, że no, w pierwszej kolejności musimy się zająć tymi budynkami, które są najdroższe. Więc to zrobiliśmy, ale działania są dla wszystkich budynków podejmowane.